Oczywiście będziemy link w opisie do stronki. No i co? Możemy zaczynać. Oczywiście na samym starcie chciałbym po prostu powiedzieć Wam o najważniejszych punktach strony. Także misja Humbyla. Jest to token narzędziowy i zdecentralizowana platforma gier fantasy DFS z gwiazdą i bardziej popularną niż alternatywa. Zdecentralizowana platforma oznacza, że jest oparta na tokenie, a nie na pieniądzach, umożliwiając każdemu i wszędzie dostęp do niego. Nasze gwiazdy. Platformy DFS startują z dwukrotnie większą liczbą graczy sportowej fantasy niż 10 lat temu. Korzystając z krypto, platforma może łatwo przejść na świat poprzez zunifikowanie tych samych tokenów. Uruchomieniu spodziewać się wzrostu cen HBL. Ambitna oś czasu. Okres ICO jest otwarty i kończy się w sierpniu. Uruchomienie platformy mobilnej i internetowej planowane jest na czwarty kwartał bieżącego roku. Zespół ma na celu zapewnianie wysokiej jakości produkt pomimo napiętego harmonogramu, ponieważ oba czynniki wpływają na pokonanie konkurencji. Moneta jest bezpieczna i łatwa do zdobycia. Na podstawie Ethereum moneta jest zaprojektowana tak, aby była bezpieczna i dostępna. A HBL, nasza moneta, handluje wygodnie z każdym portfelem Ethereum. Samo Ethereum jest łatwe do uzyskania za pośrednictwem giełdy. Proces transferu jest nadal usprawniony, więc wcześniej użytkownicy HBL mogą potrzebować trochę cierpliwości, aby zdobyć moneta. Jednak zespół Humbyl jest bardzo aktywny w pomaganiu nawet pierwszym użytkownikom kryptografii. Można go znaleźć na stronie humbyl.io, także na tej stronie co dzisiaj Wam przedstawię. Także Humbyl, token i platforma sportowa i celebrytów. Rosnący globalny rynek, ambitna oś czasu, oparty na Ethereum dostępne na giełdzie, HBL na Humbylcoin. Także tak to wszystko się prezentuje, tak się prezentuje strona. No i co? Jak widzimy, tutaj macie About HBL, co to jest i tak dalej. To wszystko pisze w ogóle, co to jest za strona. Także Humbylcoin jest zdecentralizowany, RC20 Fantasy Sports, cryptocurrency, także będzie sobie to wszystko przetłumaczyć i wy sami ten. Ja wam najważniejsze punkty powiedziałem strony. Na samej górze, jak widzicie, macie my account, get tokens, partners, events, news, team, roadmap, ICO i about. Także tak to się wszystko prezentuje, tak się strona prezentuje. Tu macie Humbyl, Fantasy Sports, DAP, Mobile App, także jest jakaś aplikacja na telefon do tego. Także oczywiście będziemy link w opisie stronki humbylcoin.io. Także tak to się wszystko prezentuje. No i tutaj macie challenge i tak dalej, profesjonalistów. Macie tutaj piłkę nożną, baseball, box, piłka, soccer, no i jeszcze macie koszykówkę. Także tak to się wszystko prezentuje. Tu macie cele Brytów, partnerzy. Tutaj macie na przykład 6, także jak widzimy, tutaj chyba ktoś od boksu, koszykarzy. Od baseballa ktoś, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie o stronie ICO Token Generation Event, także tutaj jest event, kiedy po prostu token będzie i tak dalej, ICO, kiedy się kończy, jak to się wszystko prezentuje, macie to wszystko opisane, minimum transakcji, a minimum transaction amount to jest 1 Ethereum, także tak to wygląda. No i co? Tutaj macie distribution of coins, na co przeznaczają po prostu dystrybucja coinsów, na co przeznaczają te coiny. No i tutaj ease of proceeds. Także macie też tutaj wszystko opisane, jak to się prezentuje. Tutaj macie roadmap strony, do czego dążą i tak dalej. Także ich plany oczywiście też jest dobre, bo już mają zrealizowane 4 i jeszcze tutaj mają 5 do zrealizowania. Tutaj macie ich team, także or motivated team, także tak to wszystko wygląda, tak się prezentuje, jest tutaj 9 osób, więcej, bo jeszcze tu są partnery i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj news from media, także newsy z medii po prostu,
drugostronnie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj macie jeszcze jakiś film o Humble, także ile on trwa, minutę, możecie sobie obejrzeć, wejść na stronę i obejrzeć. Także wam to wszystko prezentuję. Nagrywamy to jest West Hollywood, maja 21. Tutaj macie zdjęcia i tak dalej, więcej zdjęć nawet, jak to się to wszystko prezentuje. Także ta strona była na tych media, co tutaj są podane, także tak to wszystko wygląda. No i tutaj są partnerzy Humble. No i tutaj jeszcze social media na samym dole strony Humble. No i co? Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Serdecznie zapraszam was na stronę Humble. Także serdecznie zapraszam. Bardzo fajny projekt. Także co? Będziecie mieli link w opisie stronki. To chyba wszystko. Cześć, strona Lekso. Siemanko. Cześć.